Boję się. Czuję niemal permanentny lęk, który z upływającym czasem coraz śmielej przejmuje nade mną kontrolę. Zakłóca... Nie. Niszczy towarzyszący mi dotąd spokój i lekkość ducha, zastępując je ciężarem pozbawiającym tchu i wieloma innymi doznaniami nie do zniesienia. Drżę niczym zmarznięty i przemoknięty do szpiku kości pies, którego właściciel porzucił przy drodze, wskazując bezlitośnie na tułaczkę. Nie mogę w żaden sposób tego drżenia opanować. Staram się z całych sił, ale tak jak to biedne zwierzę, nie mam pojęcia dokąd iść, co począć. Gdzie szukać pomocy, nie wiem. Owe drżenie jest niewidoczne, niedostrzegalne na zewnątrz, jakby kompletnie nienamacalne, nierealne. Zapewniam jednak, że dla mnie jest ono wyjątkowo prawdziwe i daleko mu do choćby sennej mary. Co dokładnie czuję? Ciężko to zobrazować, ale postaram się, żebyś mogła lub mógł zrozumieć to, z czym przyszło mi się zmierzyć. Zanim zacznę, zaznaczę jedną dość istotną według mnie rzecz. Nie myśl sobie, że wiedzione przeze mnie życie przebiegało jakoś nad wyraz dramatycznie. Nie zaoferuję ci tutaj historii rodem z filmowego show o tym, jak kopany przez los człowiek nagle staje się kimś wielkim tylko po to, by osiągając szczyt z hukiem i gruchotem łamanych kości rozbić się, spadając zeni na beton rzeczywistości. Dość dygresji. Przejdźmy do rzeczy. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że ktoś przyspawał ci bezpośrednio do kośćca miliony miniaturowych telefonów komórkowych, a teraz dzwoni bezustannie na wszystkie, a te w odpowiedzi wibrują jak oszalałe, wprawiając twoje ciało w niekończące się drżenie. Choć wciąż walczę, nie jestem w stanie zagłuszyć dobiegającego do nich sygnału. Tracę już siłę. Nie umiem zatrzymać tego szaleństwa. Odepchnąć kłębiących się nade mną myśli, tak mrocznych i przerażających jak czarna dziura. Z każdą minutą zbliżam się do niej, wleczony niewyobrażalną mocą jej grawitacji. Czuję, jak mnie wciąga, pochłania. Boję się, że lada chwila przekroczę jej granicę i zniknę w bezkresie pustki. I tak jak przekraczające horyzont zdarzeń światło, nie będę już w stanie wrócić. Pozostanę na wieki nikcie. Może tak byłoby lepiej. Ostatnio wiele się działo. Wiele dobrego. Pozytywne emocje na chwilę przyćmiewają strach, zagłuszając sygnał płynący do rozszalałych komórek, ale niestety nie na długo, zaledwie na mgnienie oka. Przerażenie jednak, gdy tylko wokół robi się cicho, rozwścieczony wraca ze zdwojoną siłą, by bezzwłocznie ukarać mnie za lekkomyślność i chwilową ekscytację tym, że nareszcie odeszło. Nie odeszło. I szczerze wątpię, że kiedykolwiek odejdzie. Bawi się ze mną, pozwalając na chwilę zapomnieć o sobie tylko po to, by zaraz przywalić znienacka. Sadystyczne bydle, wysłane na ten świat chyba przez samego Belzebuba. Nie znajduję na to innego wytłumaczenia. Jeśli istniałby dobry Bóg, jak mógłby pozwolić, by ktokolwiek zmagał się z czymś takim? Owszem, świat pełen jest niesprawiedliwości i okrucieństwa, ale większość z nich powodują ludzie i ludzie mogą im zapobiec albo je przezwyciężyć. Jak pokonać to, co siedzi we mnie?
Choć mam wiele powodów do radości i dumy, nie potrafię tak naprawdę cieszyć się szczerze z niczego. Rozsądek i serce walczą o moją uwagę, ale przegrywają z Kretesem, jak tylko na chwilę opuszczą gardę. Większość spraw układa się po mojej myśli. Można by powiedzieć, że otaczający mnie świat zmienia się na lepsze i wkraczam w nowy etap. Wiem, że powinienem się cieszyć i mam wrażenie, że czasem tak właśnie jest, że może być inaczej, chociażby tak, jak było kiedyś. Gdyby tylko pozbyć się tego parszywego strachu. Hej, tato! Powiedziała wsiadająca do auta dziewczynka. Wpatrzony w komputer ojciec oderwał się od pisania i spojrzał na córkę, obdarowując ją drobnym uśmiechem. Nawet nie usłyszał trzasku klamki ani otwierających się drzwi samochodu. Dostrzegł ją dopiero, kiedy się odezwała. Cześć, kochanie. Jak było? Spytał z trudem, przechodząc z trybu wyrażania słów bijącymi w klawisze palcami na metodę werbalną. Super, tatusiu, odparła z uśmiechem. Musimy pojechać na zakupy, dodała z dumą. Kiedy wysiadała z auta, gdy przyjechali niespełna godzinę wcześniej, ojciec poprosił ją, by przypomniała mu, jak wróci, o niezbędnej wyprawie do sklepu. Zdawał sobie sprawę, że sam o tym zapomni i nie pomylił się. Szczęśliwie córka przyszła mu w sukurs, oszczędzając późniejszej sprzeczki z żoną. Aha, mruknął mężczyzna, zamykając laptop i odłożył go na tylnią kanapę osobówki. Musiał przesiąść się na miejsce kierowcy, ponieważ siedział z tyłu. Zawsze siadał z tyłu, gdy pracował w samochodzie. Było mu tam zwyczajnie wygodniej. Opuściwszy na chwilę wóz, rozejrzał się po niewielkim parkingu przed ośrodkiem, do którego regularnie woził córkę na zajęcia pozaszkolne. Pogoda, jak na końcówkę października, była wyjątkowo dobra. Termometr w aucie wskazywał 13 stopni, ale intensywne słońce i niemal absolutny brak wiatru powodowały, że odczuwalna temperatura zdawała się być znacznie wyższa. Jednak on nie czuł promieni słońca ani zapachu jesiennego powietrza. Coraz głębiej tonął w niebycie. Zasiadł za kółkiem, zapiął pas i uruchomił silnik. Diesel, ukryty pod maską, zaklekotał znajomo, meldując gotowość do jazdy. Ruszyli, przeciskając się najpierw między stłoczonymi na zbyt małym, jak na zainteresowanie usługami oferowanymi przez ośrodek parkingu autami, a później mijając się z wjeżdżającą na teren kobietą w srebrnym SUV-ie. Na pobliskim rondzie obrali kierunek na market, w którym zwykle kupowali większość produktów. Dziewczynka przez całą drogę nie oderwała wzroku od ekranu smartfona, śmiejąc się co chwila z oglądanych w internecie filmików. Szlak by to, wymamrotał facet, gdy zbliżali się do sklepu. Ojej, rzuciła Lenka, odciągnięta od telefonu głosem ojca. Był poniedziałek, a w dodatku Halloween. Mógł spodziewać się tłumów. Po weekendzie ludzie musieli uzupełnić zapasy przed 1 listopada. Święto zmarłych w Polsce nadal zdecydowanie przyćmiewa Halloween i jest ustawowo wolne od pracy, więc wszystkie większe sklepy są wtedy zamknięte. Samochodów było jednak tak dużo, że nie mieli nawet cienia szansy na zaparkowanie. Dodatkowo po parkingu krążyło kilka aut, czekających na okazję do wciśnięcia się w miejsce wyjeżdżającego pojazdu. Wiata na sklepowe wózki świeciła pustkami, a obok niej czekali w kolejce poddenerwowani klienci. Nie ma mowy, żebyśmy stali w kolejce po wózek, powiedział na głos ojciec, choć wcale nie zamierzał tego mówić. Nom, mruknęła dziewczynka.
przejechał przez parking i obrał kurs na market tej samej sieci, znajdujący się w innej części miasta. Bez złudnych nadziei jechał za ciężarówką po brukowanej, jedynej takiej ulicy w mieście. Klął w duchu odpowiedzialnego za wprowadzenie na tej drodze ograniczenia do 30. Chciał załatwić sprawę jak najszybciej, wrócić do domu i siąść przed komputerem. Ta maszyna pomagała mu zniknąć, wydostać się poza świat realny, pozwalała przez chwilę odpocząć od ciemności nie do oświetlenia, którą widział wokół. Pisząc, oddawał umysł we władanie tworzonym przez siebie postaciom i mimo tego, że wychodzili z jego głowy, byli oni niejako samodzielnymi bytami. Nie zawsze podobało mu się to, co robią, ale wiedział, że są jedynie wytworem wyobraźni. Ostatnio wolał być nimi, niż walczyć ze sobą. Szum sunących po kocich łbach opon urwał się wraz z wjazdem na asfalt, zaczynający się tuż przy głównym dworcu kolejowym. Jadąca przed nimi ciężarówka zjechała na prawy pas, odsłaniając widok na ciągnącą się dalej drogę numer 615. Czekając na zielone światło, stali jako pierwsi na pasie do jazdy prosto. Ze skrzyżowania nie widzieli parkingu przed sklepem, a wzmożony ruch sugerował, że nie ma sensu spodziewać się tam luzu. Jakież było zdziwienie Pawła, gdy dostrzegł wolną niemalże połowę miejsc parkingowych. Nim wjechali na teren, musieli przepuścić jadące sprzeciwka samochody. Cztery z nich skręciły przed nimi na parking, ale ilość wolnych miejsc była zdecydowanie większa niż 20, nie sprawiało to zatem najmniejszego problemu. Lenko, odstaw proszę ten wózek. Odezwał się Paweł, wskazując ręką na stojący na miejscu parkingowym, porzucony przez jakiegoś idiotę sklepowy kosz na kółkach. Dobrze, tatusio, odparła dziewczynka i z ochotą wysiadła z auta. Zaparkował, a zdobyczny koszyk posłużył im do zrobienia zakupów. Mimo, że Paweł nienawidził, kiedy ktoś zostawiał kosze byle gdzie, tym razem podziękował w duchu leniwej osobie za ten niecny czyn. Wiata, gdzie powinny stać wózki, okazała się kompletnie pusta, czego brak wozów na parkingu absolutnie nie zwiastował. Po zebraniu sprawunków przyszedł czas na najgorszą część procedury nabywczej. Kolejka do kasy. Od pewnego czasu sieć wprowadziła możliwość samodzielnego ogarnięcia opłaty za wybrane rzeczy, co znacznie przyspieszało robienie zakupów. Mimo pozornie niewielkiego ruchu, jaki sugerował stan parkingu, do kas samoobsługowych ciągnął się nadzwyczaj długi łańcuch zniecierpliwionych klientów. Niektórzy mamrotali coś pod nosem, inni przejadali, poirytowani, ziewali albo szeptali z partnerami, dyskretnie obgadując innych ludzi. Naturalnie kasy obsługiwane przez pracowników także były kompletnie zakorkowane, ale tam zwykle szło dużo wolniej. Stojąc w kolejce, uwagę mężczyzny przyciągnęła półka z książkami. Mróz, Brown, King. Chciał wziąć kilka, ale uświadomił sobie, że nie może teraz sobie na to pozwolić. Jego finanse leżały jeszcze niżej niż samopoczucie. Wybrał powieść Kinga zatytułowaną Chudsze. Słyszał opinie na jej temat, ale sam chciał się przekonać, czym mistrz tym razem zaskoczy. Tatusiu! Mruknęła nieśmiało Lenka. Widziałam takie żelki! Kontynuowała. Ojciec spojrzał na nią pytająco. Milczała, ale on nie potrzebował słyszeć już niczego więcej. Weź sobie. Odparł, dodając uformowany z trudem uśmiech. Podziękowała mu szczerym uśmiechem radości i po chwili zniknęła w marketowej alejce. Paweł westchnął i odłożył trzymaną w ręku książkę, odprowadzając ją wzrokiem. Będziesz musiała zaczekać na inną okazję, powiedział sobie w duchu.
Lenka wróciła z dwoma opakowaniami śmiejżelków, które z satysfakcją ułożyła w wózku na szczycie innych rzeczy. Ojciec umiał jej odmawiać. Wiedziała o tym doskonale i nie miała mu tego za złe. Tym razem jednak nie chciał. Córka zasłużyła sobie na skromną nagrodę. Podliczyli wszystko i zapłacili zdecydowanie szybciej, niż zdawałoby się, patrząc na rozmiar ogona ustawiającego się do kas. Dziewczynka jak zwykle ochoczo pomagała ojcu skanować kody drukowane na produktach i w okamgnieniu rozprawili się ze wszystkim. Chwilę później jechali już do domu. Przejeżdżali właśnie pod torowiskiem, gdy szum i stukot przemykającego nad autem pociągu oderwał Lenkę od hipnotyzującego ekranu telefonu. Pociąg! Rzuciła, próbując dojrzeć sunący wiaduktem skład. Dziewczynka widziała w tej maszynie coś niezwyczajnego, fascynującego. Jechała już raz pociągiem, ale było to tak dawno, że zapewne tego nie pamiętała. Paweł natomiast dostrzegał w nim coś zgoła innego. Już od dawna odbierał rzeczy zupełnie inaczej niż kiedyś. Mężczyzna zacisnął dłonie na kierownicy. Skórzana powierzchnia zaskrzypiała nieprzyjemnie, a knykcie strzeliły jeden po drugim, dopełniając koncert orkiestry przerażenia, grającej teraz bezdźwięcznie w ciele Pawła. Silnik ucichł. Rozległy się trzy klapnięcia samochodowych drzwi, zgrzyt zamka w bramce, potem kolejny zgrzyt blokady w drzwiach frontowych i skrzypienie klamki. Zamknij proszę, mruknął Paweł. Dobrze, tatusiu, powiedziała Lenka, ściskając w dłoni rzelki. Weszli do środka. Ojciec zdjął buty i ruszył do kuchni, żeby posegregować i rozłożyć sprawunki. Dziewczynka jak zwykle siadła na schodach prowadzących na wyższą kondygnację i rozpoczęła procedurę rozwiązywania sznurówek. Chwilę później Paweł usłyszał tupot małych stópek, niosących jego dziecko z niewiarygodną lekkością po dębowych stopniach wprost na piętro, gdzie znajdował się jej pokój. Najchętniej zostawiłby zakupy i posadził dupę na fotelu czy kanapie, znikając z laptopem na kolanach. Czekało go jednak jeszcze jedno zadanie. Musiał przygotować córce obiad. Ostrze wślizgując się bez trudu w kawałki drobiowego mięsa, mieniło się w ostatnich promieniach bajkowo-pomarańczowego słońca wpadającego przez kuchenne okno. Próbując zrzucić powstałą na ten widok idiotyczną myśl, mężczyzna potrząsnął energicznie głową i uderzył nią o róg zwisającej tuż obok okna szafki. Kurwa! Warknął przez zaciśnięte zęby Paweł. Masując obolałe miejsce, powiódł wzrokiem po koronach drzew odgradzających szpalerem w oddali niebo od ziemi. Widok zapierał dech, ale on tego nie dostrzegał. Pomyślał, że mógłby stać się teraz słońcem kryjącym się cicho za drzewami. Odejść, po prostu zniknąć. Wszędzie widział ucieczkę. Przysłaniała mu wręcz świat. Pulsujący ból głowy przywrócił go jednak szybciutko do rzeczywistości i uświadomił, że tak jak światło i ciepło naszej gwiazdy daje siłę i odpowiada za wszelkie życie na Ziemi, tak on jest odpowiedzialny nie tylko za swoją skórę. Wrócił do pracy, bijąc się z natłukiem myśli wywołujących cierpnięcie skóry i mrowienie karku. Zaciskał coraz mocniej dłoń na rękojeści noża, próbując wygrać kolejną batalię z samym sobą. Już jestem, tatusiu, powiedziała wchodząca do kuchni Lenka. Super, kiciu, odezwał się Paweł. Niestety musisz jeszcze trochę poczekać, nic jeszcze nie jest gotowe, dodał. Dziewczynka nie przejęła się specjalnie wyznaniem ojca i wycofała się z kuchni, lądując z przyklejoną do telefonu twarzą na kanapie w salonie. Paweł sięgnął po swoją komórkę.
Uruchomił Spotify i zaczął wertować listę ulubionych utworów, chcąc zagłuszyć czymś strach, choćby na chwilę. Niestety, kolekcja obfitowała jedynie w nostalgiczne i raczej przygnębiające piosenki, ale jeden tytuł wydawał mu się odpowiedni. Wybrał go, zapętlił i dotknął ikony odtwarzania. Burning Heart od Survivor dobiegło, wydostając się z niewielkiego głośniczka smartfona, znacznie usprawniając przygotowywanie posiłku. Choć drżenie w kościach nie zniknęło, wyraźny rytm pozwolił mu pracować dostatecznie efektywnie, by po kilkunastu minutach zaserwować dziecku obiad. Nim dziewczynka skończyła jeść, Paweł zdążył ogarnąć bałagan powstały w trakcie gotowania. Muzyka ucichła, a telefon Pawła wylądował w kieszeni jego czarnych spodni. Cisza nie owładnęła jednak pomieszczenia. Z urządzenia jedzącej Lenki dobiegały ciche dźwięki filmików, które oglądała. Będę u siebie, powiedział ojciec i pogłaskał córkę, wychodząc z kuchni. Dobrze, tatusiu, odparła niewyraźnie, żując kolejne kęsy sznycla z indyka. Mimo dość wczesnej pory, na dworze zrobiło się już kompletnie ciemno, gdy Paweł zasiadał do komputera. Otworzywszy laptopa, wpisał wymagane do jego odblokowania hasło i natychmiast zmrużył oczy. Kontrastująca z pochłoniętym mrokiem pokojem, biel dokumentu wyświetlanego na ekranie niemal odebrała mu na moment wzrok. Skrótem klawiszowym zmniejszył odrobinę jasność i ułożył dłonie na klawiaturze. Chciał kontynuować pracę nad dawno już zaczętą książką, ale nie był w stanie tego zrobić. Otworzył pusty arkusz i zaczął pisać. Bezkres. Bezkres i beznadzieja. Przez kilka minut napisał jedynie te kilka wyrazów. Gapił się w migający kursor, nie będąc w stanie wykrzesać z siebie niczego więcej. Głowa pękała mu od natłoku myśli, lecz nie układały się one w żadną sensowną treść. Przypominały raczej zlepek przypadkowych słów, ale czy oby na pewno były przypadkowe? Usunął tekst, zamknął laptop i postanowił na chwilę zmrużyć oczy. Zmęczenie, bezustannym strachem, wysysało z niego całą energię. Kroki biegnącej na górę Lenki wypełniły parter domu. Paweł jednak nie słyszał córki. Zniknął, zatapiając się we śnie. Niemrawe, choć wyraźne pukanie w okno zmusiło go do otwarcia oczu. Panujący na zewnątrz mrok okazał się wyjątkowo przyjemny. Sprawiał wrażenie ciepłego, dobrego. Zapraszał, by weń wejść. Paweł, oczarowany jego energią, początkowo nie zauważył gościa, który nawiedził jego domostwo i skusił go do wstania. Dostrzegł przybysza dopiero, gdy ten ponownie zapukał w szybę. Na blaszanym parapecie, od zewnętrznej strony okna, siedział czarniejszy niż ciemność kruk. Mimo warunków, Paweł nadzwyczaj wyraźnie widział jego złoto-bursztynowe ślepia. Przeszedł go dreszcz, gdy ten spojrzał mu prosto w oczy. Poczuł, jakby ptak czytał jego duszę, jakby w ułamku sekundy poznał wszystkie myśli mężczyzny, wszystkie jego obawy, grzechy i tajemnice. Zwierzę było zagadką dla człowieka, człowiek zaś był dla ptaka niczym otwarta księga. Paweł przeraził się nie na żarty, ale nie mógł się ruszyć ani oderwać od gościa wzroku. Niesłyszany dotąd ptasi śpiew wypełnił jego uszy, mimo że kruczy dziób pozostawał zamknięty. Jakież było zdziwienie mężczyzny, gdy mimo na pozór ptasiego świergotu rozumiał te dźwięki, zupełnie jakby gość mówił w jego ludzkim, ojczystym języku. Paweł, pozbawiony władzy nad ciałem, mógł jedynie słuchać tego, co przybysz miał mu do powiedzenia. Wiem, czego chcesz, malutki człowieczku. Jeśli mi zaufasz, mogę dać ci wszystko, czego potrzebujesz.
odleć ze mną. Odlećmy w tę przyjazną ciemność. Poszybujemy na moich skrzydłach tam, gdzie nie dopadnie cię już nigdy żaden smutek, ani nawet najmniejsze zmartwienie. Razem zabijemy wszelkie cierpienie i uwolnimy cię z tej ludzkiej pułapki, w której tak podstępnie i bez niczyjej zgody cię uwięziono. Zabiorę cię, a wszyscy, którzy zostaną w twoim świecie, i tak zapomną o tobie szybciej niż myślisz. Tutaj nikt cię nie potrzebuje. Choć wydaje ci się, że jest zgoła inaczej. Uwierz mi, zaufaj. Kruk umilkł na chwilę i odezwał się dopiero, gdy dostrzegł w głowie Pawła iskierkę nadziei. Nie odpowiadaj teraz, przyjacielu. Dam ci czas, mnie się nie śpieszy. Niebawem się spotkamy, wtedy mi odpowiesz. Ptak zerwał się do lotu, a wiatr powstały z trzepotu jego skrzydeł odrzucił mężczyznę z ogromną siłą. Paweł padł na podłogę tuż obok miejsca, gdzie wcześniej siedział, i nim doszedł do siebie, minęło kilka wyjątkowo długich sekund. Podniósł się i siadł na kanapie, nie będąc do końca pewnym, czy to, czego doświadczył, było zaledwie snem, czy może wydarzyło się naprawdę. Sięgnął po komputer i zatracił się w pisaniu słów, których nie potrafił wypowiedzieć. Bez kres beznadziei. Chaos i szturm wariackich myśli, napierających z niemal każdej strony, w bez mała każdym momencie. Nie daje mi to spokoju. Nie, odbiera mi to rozum. Kompletnie nie rozumiem tego, co się ze mną dzieje. Obowiązki, które do tej pory nie sprawiały mi kłopotu, wykonuję z niemałym trudem, niczym za karę. Ciągle muszę szukać czegoś, czym zajmę głowę, by choć na chwilę móc w miarę normalnie funkcjonować. Stałem się swoim własnym stróżem i więzieniem. Czuję, że muszę trzymać pieczę i karcić się za to, co dzieje się niezależnie ode mnie. Boję się, że to nie wystarczy. Że stanę się nie tylko klatką i strażnikiem, ale także sędzią. A w konsekwencji ostatecznie katem. Nie widzę krzty nadziei na zwycięstwo w czekającej mnie rozprawie, choć wiem, że jestem niewinny. Wyrok już zapadł, a ja jedynie czekam na moment przedstawienia werdyktu. Jedyne, czego nie jestem pewien, to sposób wykonania kary. Czy jedynym wyjściem z tej sytuacji jest ucieczka? Boję się szukać pomocy. Nie dlatego, że mnie wstyd. To uczucie jest niczym w porównaniu do całokształtu doznań towarzyszących mi od Bóg wie jakiego czasu. Boję się niezrozumienia i zlekceważenia tego jakże realnego dla mnie problemu, zbagatelizowania go. Może nie samego faktu, ale mojej reakcji nań. Przeraża mnie to, co mógłbym zrobić, gdybym właśnie taką odpowiedź otrzymał, bagatelizującą lub prześmiewczą. Nie, nie ufam sobie. Nie ufam sobie już od dawna. Mam wrażenie, że nie sfiksowałem jeszcze ostatecznie tylko dzięki Lence. To ona trzyma mnie jakoś w ryzach, ale wiem, że nie na długo. Niebawem i ta energia ulegnie wyczerpaniu, albo zwyczajnie zostanie stłamszona tą niewytłumaczalną siłą. Siłą, która niszczy mnie od środka. Wchłania każdą pozytywną emocję, jaka pojawia się choćby na ułamek sekundy. Przeżuwa ją i nawet nie połykając, wypluwa mi wprost pod nogi, śmiejąc się z satysfakcją. Zupełnie jakby nie potrzebowała strawy, a jedynie samego procesu zżerania mojej radości. Czy ta siła żywi się cierpieniem?
Jeśli jest tego typu pasożytem, jaki jest sens jej istnienia? Pasożyt jest zdolny przetrwać jedynie wtedy, gdy jego żywiciel jest żywy. Jeśli ten umrze, pasożyt także umiera. Chyba, że ma możliwość przeniesienia się na inną ofiarę. Czasem myślę, że to jakiś demon nagradza mnie za nieprawości, jakich dopuściłem się w życiu, ale nie potrafię sobie przypomnieć, czym mógłbym sobie zasłużyć na takie traktowanie. Może lenistwem i egoizmem. Może tym, że mój wzrok nie sięgał zbyt często dalej niż czubek mojego własnego nosa. To niemożliwe. Nie wierzę w demony. Nie wierzę w duchy, zjawy, reinkarnacje, telepatię, telekinezę i inne tego typu nadprzyrodzone siły. Nie wierzę, a jednak rozważam taką możliwość. Może zwyczajnie nie umiejąc wytłumaczyć sobie w racjonalny sposób czegoś, czego nie rozumiemy, szukamy odpowiedzi w zmyślonym świecie. A może ten świat wcale nie jest zmyślony. Jestem taki zmęczony. Jadąc dziś do domu, widziałem pociąg. Nie widziałem jednak lokomotywy i wagonów wiozących pasażerów, czy też jakiś towar. Widziałem sunącą po torach wielotonową możliwość ucieczki, okazję. Jednakże nie była to ucieczka racjonalna, taka, jaką widziałby ktoś inny. Nie wyobraziłem sobie, jak idę do kasy na stacji, kupuję bilet na ekspres do Berlina i odjeżdżam bez słowa. Nie. Przez mgnienie oka stałem przed pędzącym składem i pierwszy raz od czasu, którego nie jestem sobie nawet w stanie przypomnieć, czułem ulgę. Jest mnie coraz mniej, ale nadal na tyle dużo, bym nie zrobił niczego głupiego. Czy to tylko kwestia czasu? Nie wiem. Dlatego właśnie muszę sobie z tym poradzić, póki nie jest za późno. Tylko jak wziąć się w garść? Jak nie zawieść tych, którzy na mnie liczą? Jak nie zawieść samego siebie? Boję się, że nie zdążę. I spełni się moja obawa, kiedy zostanę zlekceważony. Zniszczy to resztki sił. Zasypie tlący się we mnie żar, a widziane niemal wszędzie okazje do osiągnięcia ulgi staną się propozycją nie do odrzucenia. Świadomie zapętlam się w tym szaleństwie z nadzieją, że ktoś zauważy i zlituje się nade mną. Wielu kpiłoby i powtarzało tak bardzo utarte prawdy wprost z podręcznika dla internetowych trenerów sukcesu. Ba, mało tego. Sam kiedyś powiedziałbym, widząc chłopa w takim stanie, że jest słaby i że nie rozumiem, jak można doprowadzić się do takiego miejsca niemal bez powrotu. Prawiłbym morały, że od dobrobytu pierdoli się ludziom w głowach. Teraz wiem, że nie zawsze mamy wpływ na to, co się z nami dzieje. I mimo pozornego szczęścia w życiu, tracimy radość i pragniemy jedynie spokoju, które może nam dać w naszym mniemaniu tylko jedno. Dźwięk powiadomienia oderwał od monitora zarówno wzrok, jak i uwagę Pawła. Mężczyzna wziął w dłoni telefon i odblokował ekran. Ikonka nowej wiadomości w skrzynce poczty elektronicznej domagała się bezzwłocznego odczytania wiadomości. Zagłębił się w treść nadesłaną z adresu bez wątpienia należącego do redakcji jednej z telewizji. Temat krzyczał dumnie zaproszenie, dając ciekawości nie lada pożywkę. Dzień dobry. Pełni nadziei chcielibyśmy zaprosić pana do rozmowy w programie emitowanym na żywo. Jako prowadząca byłabym zaszczycona, mogąc pana gościć i porozmawiać na temat pańskiej twórczości na antenie naszej stacji. Jeśli zdecyduje się pan na przyjęcie zaproszenia, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.
Pozdrawiam serdecznie. Z poważaniem, redaktor Lidia Eitzfeld. W wiadomości pani redaktor zawarła swój mail jak i numer telefonu. Paweł przez chwilę nie mógł uwierzyć w to, co czyta. Skopiował dane z maila i wrzucił je w przeglądarkę. Zarówno adres skrzynki, jak i numer telefonu okazały się być prawdziwe, czego kompletnie się nie spodziewał. Pierwsza myśl była taka, że ktoś robi sobie jego kosztem żarty, ale dowody świadczyły o czymś kompletnie przeciwnym. Zszokowany, zapragnął pochwalić się komuś tą niewiarygodną wiadomością. Przeskoczył z aplikacji poczty do Messengera i zaczął pisać do żony. Pisał, ale entuzjazm, z jakim zaczynał, zgasł równie szybko, jak się pojawił. Dokończył, nie będąc już pewnym, czy ma to jakikolwiek sens. Wiedział, że żona się ucieszy i będzie z niego dumna, ale sam nie czuł radości, może ledwie przez kilka sekund. Nie był zdziwiony tym, co czuje, choć doskonale wiedział, że taka reakcja jest absurdalna. Powinien się cieszyć, a jednak nie potrafił. Niestety zdążył już do tego przywyknąć. Wysłał zaadresowane do małżonki słowa, a odpowiedź przyszła błyskawicznie. Była dokładnie taka, jakiej się spodziewał, ale ona także nie przyniosła uśmiechu. Odłożył komórkę i wrócił do pisania. Sprzeczne myśli kotłowały mu się w głowie jeszcze długo, nim postawił w edytorze kolejne znaki. Nic mnie już nie cieszy. Oblewające mnie za dnia promienie słońca nie ogrzewają skóry. Mroźny wiatr nie przenika zimnym do kości, a ciepły nawet nie muska skóry delikatnym powiewem. Deszcz nie moczy, nie chłodzi dotkliwie, ani nie sprawia, że czuję cokolwiek poza nijakością. Powietrze nie pachnie niczym. Świat wyprało z wszelkich kolorów. Wszystko stało się żadne, a docierające do mnie bodźce są jedynie iluzją, próbującą niezdarnie zamaskować rzeczywistość, zmienić krainę, w jakiej jestem zmuszony żyć. Ktoś kiedyś zapytał mnie, jakie jest według ciebie najgorsze miejsce, w którym nigdy nie chciałbyś się znaleźć? Nie pamiętam, co odpowiedziałem, ale doskonale wiem, co odpowiedziałbym teraz. Najgorszym miejscem jest moja głowa. Jestem pewien, że nikt nie chciałby być tu razem ze mną. To, co się w niej dzieje, nie jest dobre. Nie jest nawet znośne. Kompletnie nie potrafię tego porównać do czegokolwiek, by zobrazować pustkę, która paradoksalnie wypełnia mnie po brzegi i wchłania wszystko, co tylko choćby wydaje się dobre i odrobinę pozytywne, przemieniając to w cierpienie. Czy to zło? Zło! Czym ono jest? Czym jest ta siła, która zmusza nas do robienia czegoś, czego nie zrobilibyśmy bez jej udziału? Ponoć każdy z nas posiada wolną wolę i decyduje o swoich czynach. Ale czy na pewno? Czy każdy morderca naprawdę chciał zabić i zadecydował o tym samodzielnie? Czy każdy, kto popełnił zbrodnię i nie został uznany za szaleńca, naprawdę ją popełnił? Czy szaleństwo jest w ogóle realne? Skoro sami sobą zarządzamy, to co nami powoduje, gdy robimy rzeczy, których nigdy nie chcieliśmy zrobić? Czemu ojciec bije swoje dziecko, mimo tego, że kocha je nad życie i bez wahania wyrwałby własne serce, by to dziecko ocalić? Kto lub też co powoduje człowiekiem decydującym się odebrać sobie życie, mimo tego, że ma wszystko, co jest mu potrzebne do szczęścia? Kiedy żona czy mąż zdradzają szczerze kochanego małżonka, pomimo świadomości konsekwencji idących w parze z tym czynem, są niesieni jedynie emocjami. Wielu powie, że to szatan kusi człowieka i czerpie satysfakcję z jego upadku,
Ale czy w takim razie wolna wola jest tym, za co ją uważamy? Może to zaledwie iluzja, a każdy z nas jest laleczką w rękach czegoś niepojętego. To nie ma najmniejszego sensu. Każdy człowiek podejmuje pewne decyzje. Nie zawsze dobre, ale zdają się być naszymi. Co jeśli tak naprawdę nie są? Mogę stwierdzić ze stuprocentowym przekonaniem, że nie zdecydowałem się dobrowolnie na ten stan. Nie chciałem i nie chcę tego doświadczać. Pragnę powrotu do normalności, spokoju. Nie chcę krzywdzić bliskich, a mam wrażenie, że właśnie to robię. Jestem bezużyteczny, po prostu do niczego. Natężenie przerażających myśli jest tak olbrzymie. Potrzebuję pomocy. Boję się, że nie dam dłużej rady i zrobię coś naprawdę głupiego. Zabrnąłem w ślepą uliczkę, a drogę powrotną blokuje mi strach przed samym sobą. Nie mogę iść dalej, ale nie mogę też wrócić. Skąd wziął się ten lęk? Czy jest efektem tego, jak byłem postrzegany przez większość życia? Raczej nigdy nie brałem tego do siebie, a może jedynie tak mi się tylko zdawało. A kolejne krople rozdmuchiwanego cierpienia w końcu przepełniły czarę. Zapracowałem sobie na opinię głupka i nieudacznika. Tutaj wina leży bezsprzecznie po mojej stronie. Nie interesowała mnie opinia innych. Zawsze musiałem być wygrany po swojemu, niezależnie od sytuacji i tego, czy miałem, czy też nie miałem racji. Większość ludzi ma o mnie wyrobione zdanie, choć tak naprawdę mnie nie znają. Znają natomiast osobę, jaką wydawałem się być i nie zamierzam winić nikogo, mimo że byłoby to znacznie prostsze i wygodniejsze. Odpowiedź na całą tę sytuację byłaby gotowa. Nie zamierzam się także nikomu tłumaczyć. Niestety nie tutaj tkwi problem. On jest gdzieś we mnie i nie potrafię go odszukać. Może... Hej! Odezwała się Anna, kładąc dłoni na ramieniu Pawła. Cześć, skarbie! Odparł mężczyzna, spoglądając na żonę. Nie słyszałem, jak wchodzisz. Dodał. Jakoś mnie to nie dziwi. Stwierdziła kobieta. Zawsze jak piszesz, tracisz kontakt z rzeczywistością. Dodała z uśmiechem. Jej komentarz nie był złośliwy. Nic z tych rzeczy. Znała męża i wiedziała, że świat, w którym zamyka się podczas tworzenia, pochłania go niemal bez reszty i wymaga, by wsiąknął weń całym sobą. Denerwowało ją tylko to, że zaniedbywał przez to wiele innych spraw, ważnych z perspektywy wspólnego życia i potrzeb, czy też obowiązków, jakie każdy mający rodzinę musi wypełniać. Pisanie Pawła nie przynosiło póki co niemal żadnych sensownych profitów i mimo wielu ciepłych słów oraz mniejszych czy większych sukcesów, daleko było mu do celu, który chciał osiągnąć. Odpisałeś, pani redaktor? Spytała, zdejmując płaszcz. Jeszcze nie. Nie wiem, co miałbym... Jak to nie wiesz? Rzuciła, wchodząc mężowi w słowo. Chyba nie odrzucisz takiej okazji na promocję. Oczywiście, że nie, kochanie. Ja tylko... Urwał, widząc, że żona wyszła na korytarz. Mógł mówić, słyszałaby doskonale, jednak odpuścił. Zamknął laptop, wstał i poszedł do kuchni. Zrobiliście zakupy? Odezwała się Anna, wchodząc do pomieszczenia chwilę po nim. Tak, odpowiedział, wskazując na lodówkę. Lenka mi przypomniała... Dodał. Żeby nie ona, zapomniałby się zabrać głowy. Paweł wiedział, że kobieta nie ma na myśli nic złego. Był gapowaty i wiecznie czegoś zapominał. Nie przywiązywał wagi do wielu spraw, które zdawały się błahe, ale załatwienie ich było niezbędne do normalnego funkcjonowania. Nikt tego nie rozumiał,
On sam tego nie rozumiał i nie potrafiłby zliczyć nieprzyjemnych sytuacji, których uniknąłby, gdyby nie ta przeklęta przypadłość. Być może kiedyś zapomnę, mruknął Paweł. Słucham? Dopytała Anna. Nic, nic. Głośno myślę. A jak Lenka? Jak po zajęciach? Kontynuowała kobieta. Wydaje mi się, że dobrze. Nie zaglądaliśmy jeszcze do lekcji. Musiałem coś dokończyć. Dokończyłeś? Niezupełnie. Nie wiem, czy będę w stanie skończyć w najbliższym czasie. Skoro i tak ci przerwałam, może odpisz tej pani, albo lepiej zadzwoń. Paweł wiedział, że żona ma rację. Nie miał jednak ochoty na odpowiadanie redaktor Aidswelt, ani tym bardziej na rozmowę z nią. Tak naprawdę nie miał ochoty na nic. Wstawiona chwilę wcześniej woda w elektrycznym czajniku zabulgotała, sygnalizując, że proces gotowania dobiega końca. Paweł niemal nieświadomie podczas rozmowy z żoną przygotował kubek z trzema łyżeczkami rozpuszczalnej kawy. Klik bezpiecznika odłączył prąd i mężczyzna zalał kubek wrzątkiem. Zrobisz mi herbatę? Spytała Anna. Co ty taki rozmowny? Nie cieszysz się, że... Cieszę. Wtrącił oschłym tonem Paweł i natychmiast tego pożałował. Przepraszam, dodał, nie spoglądając na kobietę. Przygotował jej herbatę i dolał sobie mleka do kawy. Proszę, powiedział, podając żonie kubek. Anna popatrzyła na męża i rozumiejąc, że nie ma sensu rozmawiać, odpuściła sobie dalsze ciągnięcie go za język. Uciekał wzrokiem, był gdzie indziej. Wiedziała, że coś ewidentnie gryzie Pawła, ale nie zamierzała naciskać. Nie raz i nie dwa miewał swoje humory. Wolała to zwyczajnie przeczekać. Dziękuję. Rzuciła, skupiając wzrok na parującej cieczy i ruszyła na górę wprost do pokoju córki. Paweł wziął kawę, komórkę, zszedł do piwnicy i siadając tam na stareńkim taborecie, jak to miał w zwyczaju, zapalił papierosa. Nie robił tego w domu. Smród penetrującego wszystko dymu zmuszałby do częstego sprzątania, którego oboje z żoną nie lubili. Nie to, że byli brudasami. Zwyczajnie żadne z nich nie było przesadnie pedantyczne. Wychodzili z założenia, że odrobina kurzu nikogo nie zabije i ogarnięcie raz w tygodniu wystarczyło im obojgu w zupełności. Tlący się żar niebezpiecznie szybko trawił papierową rurkę wypełnioną tytoniem i ledwie milimetry dzieliły go od napoczęcia filtra. Był to już trzeci papieros, a Paweł nadal gapił się w pusty e-mail zaadresowany do pani redaktor. Resztka kawy zdążyła już niemal całkowicie ostygnąć, a na ekranie smartfona nie pojawiła się żadna treść, którą mężczyzna mógłby wysłać w odpowiedzi na zaproszenie do telewizji. Paweł zdecydował się zadzwonić. Uznał, że będzie to w tym przypadku znacznie lepsza decyzja niż modlitwa nad tekstem, którego nawet nie był w stanie zacząć. Rozmowa zapewne sama się potoczy, pomyślał i wklepał na wirtualnej klawiaturze wysłany mu przez panią redaktor numer. Wziąwszy ostatni łyk kawy, skrzywił się zniesmaczony jej temperaturą, zawahał się przez okamgnienie, ale ostatecznie dotknął ikony zielonego kółka z uniesioną słuchawką, rozpoczynając połączenie. Płynące z głośnika sygnały oczekiwania przenikały ciało mężczyzny, pobudzając jeszcze bardziej nigdy nie opuszczające go drżenie. Przeciągłe mruczenie zdawało się rezonować w ciele, a gdy na moment ustawało, ulga, choć niecałkowita, była jak ciepły koc dla rozdygotanego, niezrozumiałym zimnem organizmu. Lidia Aidswelt, słucham. Odezwał się kobiecy głos, urywając w połowie ostatni dobiegający z głośniczka smartfona sygnał. Dobry wieczór, wykrztusił po chwili milczenia Paweł. Z tej strony Paweł Warier. Otrzymałem od pani e-mail i...
Witam, panie Pawle. Przerwała mu dynamicznie mówiąca rozmówczyni. Niezmiernie mi miło, że zdecydował się pan zadzwonić. Rozumiem, że zgadza się pan na rozmowę w moim programie? Zapytała, choć doskonale znała odpowiedź. Tak, odparł bez entuzjazmu Paweł. Jaki termin pani proponuje? Możemy się umówić na wtorek w przyszłym tygodniu. Byłoby doskonale, gdyby zjawił się pan jakieś pół godzinki przed rozpoczęciem programu. Jeśli byłaby pani tak uprzejma i podała mi konkretną godzinę... Urwał, nie do końca wiedząc, co chce powiedzieć, ale niemal natychmiast kontynuował. Nie chciałbym robić pani przykrości czy wyjść na dziwaka, ale po prostu nie oglądam telewizji. A co za tym idzie, nie wiem też, kiedy odbywa się emisja pani programu. Rozpoczynamy o 7:30. Odparła. Proponowałabym zatem godzinę 7 we wtorek. Paweł zamilkł, szukając w głowie nieznajdującej się tam odpowiedzi. Zdawał sobie sprawę, że każdy termin, jaki zaproponowałaby pani Lidia, musiał mu pasować. Nie stać go było na utratę okazji pokazania się szerszej publiczności i podpromowania swojej powieści. Halo, panie Pawle? Nawoływała redaktor. Tak, zająknął się warier. Przepraszam panią, oczywiście, będę. Dodał znacznie pewniejszym głosem. Świetnie, odparła rozmówczyni. Zatem widzimy się we wtorek. Do zobaczenia, pani Lidio. Do zobaczenia, panie Pawle. Cisza rozpoczynająca się drażniącym dźwiękiem zakończenia połączenia zawładnęła głośniczkiem smartfona. Paweł odsunął telefon od ucha i uruchomił aplikację kalendarza. Zaplanował wydarzenie z przypomnieniem na przeddzień i kolejnym kilka godzin przed samym spotkaniem, by przypadkiem się nie zbłaźnić, zapominając o nim. Powinien powiedzieć żonie i cieszyć się razem z nią, tą skądinąd świetną wiadomością. Zdawał sobie z tego sprawę, ale sam nie potrafił cieszyć się ani odrobinę. Jeszcze tego samego wieczoru, tuż przed zaśnięciem, poinformował żonę, siląc się na choćby śladowy entuzjazm. Wyszło mu średnio, może raczej kiepsko, i Anna wyczuła to bezbłędnie. Choć kobieta zwykle nie zachowywała się w ten sposób, tym razem usposobienie Pawła uruchomiło w niej zatrzymywane dotąd siłą woli tryby maszyny złości i wypaliła w twarz mężowi nagromadzoną w ostatnim czasie frustrację. Miała na to ochotę już od dawna, jednak powstrzymywała się, widząc dziwny stan wariera. Gdy hamulce puściły, nie było już odwrotu. Zderzenie z pędzącym pociągiem pretensji okazało się nieuniknione. Możesz mi wreszcie wyjaśnić, co się z tobą do cholery dzieje, Paweł? Spytała, unosząc się do pozycji półsiedzącej Anna i kontynuowała, nie dając mężowi dojść do słowa. Powinieneś się cieszyć, że wreszcie coś się ruszyło, ale nie! Jaśnie panu zapewne nie chce się ruszyć dupska. Ciężko wsiąść w pociąg i poświęcić trochę czasu i energii. No bo po co, prawda? Skoro masz świetnego woła roboczego. Świetnie, naprawdę. To ja staram się nie wchodzić ci w drogę. Umożliwiam ci robienie tego, co nazywasz pracą, chociaż mamy z tego póki co jedno wielkie nic. Zaharowuję się po kilkanaście godzin, żebyśmy mogli w miarę komfortowo funkcjonować. A ty od kiedy zostawiłeś normalną robotę i zająłeś się pisaniem, siedzisz sobie w domu i jeszcze stroisz jakieś dziwaczne fochy. Wracam z pracy, a dzieciak nie ma nawet odrobionych lekcji. To jakaś kpina. Jesteś żałosny. Mam już tego dość, Paweł. Dość, rozumiesz? Jeżeli natychmiast się nie ogarniesz, to lepiej pakuj manatki i bądź sobie literatem gdzie indziej, bo ja nie mam zamiaru tak dłużej żyć. Warier milczał, unikając zdającego się ważyć tony wzroku rozzłoszczonej małżonki. Nie mógł się jednak od niej odwrócić. Patrzył na jej szyję, obserwując ruchy mięśni i ledwie widocznego pod jej gładką skórą jabłka Adama. Po raz pierwszy, odkąd zmagał się ze strachem, zobaczył inne rozwiązanie niż tylko pozbawienie życia siebie. Przestań,
powiedział, ledwie przepychając głos przez zaciśnięte gardło i poczuł, jak kropla potu spływa z czoła, zostawiając wilgotną ścieżkę na jego twarzy. Przestań, proszę! Powtórzył nieco głośniej. Anna jednak nie zareagowała. Mówiła dalej, jakby w amoku nie słyszała jego prośby. Przygotowujesz się! Nie, ja przygotuję cię do tego występu! Stwierdziła. Jutro mam wolne. Jedziemy po nowe ciuchy. Nie pojedziesz do telewizji w tych swoich szmatach. Umówimy cię też do barbera, bo zamiast eleganckiego pisarza widzowie zobaczą dziada ze worem. Ten wywiad, czy cokolwiek ma to być, musi wypaść perfekcyjnie. Jasne? Przed kamerą masz być zadowolony i uśmiechać się tak szeroko, żeby nikt nawet przez ułamek sekundy nie pomyślał, że jesteś tam z konieczności. Pani redaktor ma być oczarowana. Gdy Anna wylewała na męża frustrację, rozsądek w umyśle Pawła toczył nierówną walkę. Można by nawet powiedzieć, że nie była to tylko walka, a wręcz bój. Bój z szaleństwem, które zaatakowało znienacka, gdy tylko okraszone wściekłością żony słowa dotarły do jego uszu. Zdawał sobie sprawę, że prawie każdy zarzut wysnuty przez Annę był słuszny, ale tak bardzo pragnął ciszy, że był gotów zacisnąć dłonie na jej szyi i nie puszczać, póki kobieta nie padnie martwa. Rzucił się na żonę i chwycił za gardło z całych sił. Kobieta szarpała się i wierzgała niczym kopana prądem. Wbijała paznokcie w skórę Pawła, drapała go po twarzy, biła pięściami. Próbowała oderwać jego dłonie od szyi, by złapać choć jeden haust powietrza. On natomiast obserwował, jak przez wizjer uciekające z niej życie. Oczy Anny zaczęły zachodzić czerwienią, tonęły w niej. Na czoło wystąpiła gruba, ledwie utrzymująca powstałe w niej ciśnienie żyła. Teraz to ona walczyła, lecz z każdą sekundą słabła, a warier wręcz przeciwnie. Nabierał sił, jakby obecną w nim pustkę nareszcie coś wypełniało. Nie! Wrzasnął Paweł. Anna zamilkła, nie wiedząc kompletnie, co wydarzyło się właśnie w głowie jej męża. Przerażony warier dygotał tym razem także na zewnątrz. Szczęśliwie to, co odbyło się w jego wyobraźni, nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. Wizja tego, czego mógłby dokonać, sparaliżowała go na kilka sekund. Gdy odzyskał władzę nad ciałem, spojrzał w oczy Anny, zerwał się z łóżka i pobiegł do piwnicy. Zdezorientowana, ale nadal rozłoszczona kobieta uznała, że pan Paweł nie jest w stanie wziąć na klatę prawdy i ani myślała za nim iść. Ułożyła się wygodnie i nie myśląc co z mężem, po dłuższej chwili zasnęła. Warier spędził noc na taborecie, wypalając calutką paczkę papierosów. Batalia, jaką stoczył przez te kilka godzin dzielących noc od świtu, nieomal pozbawiła go resztek nadziei tkwiących gdzieś w głębi jego duszy. Rankiem, nim Anna i Lenka wstały, przygotował sobie i żonie kawę oraz śniadanie dla swoich dwóch księżniczek. Sam nie jadł, uraczył się jedynie gorącym napojem. Zaniósłszy dziewczynom jedzenie do łóżek, wskoczył pod prysznic. Spoglądając w lustro, dostrzegł to, o czym mówiła wieczorem Anna. Wyglądał jak dziad. Od jakiegoś czasu w ogóle o siebie nie dbał. Nie mogę ich już nigdy więcej zawieść, powiedział sobie w duchu. Nigdy więcej, Paweł! Dodał na głos. Para z lejącej się, gorącej wody wydostała się poza kabinę i zawładnęła lustrem odgradzającym wariera od odbicia. Gdy wyszedł z łazienki, jego obie panie były już na dole. Anna zmywała po śniadaniu i zdawała się puścić w niepamięć wydarzenia z zeszłej nocy. Lenka rysowała coś, siedząc przy kuchennym stole. Widzę, że doprowadziłeś się do ładu, odezwała się kobieta. Mhm,
mruknął Paweł. O której chcesz jechać? Zapytał. Zawieziemy Lenkę do szkoły i możemy od razu skoczyć do galerii. Odparła żona. Dobrze. Przepraszam za... Tato! Krzyknęła Lenka, przerywając ojcu. Słucham, kochanie. Zobacz, to magiczne drzewo! Dziewczynka uniosła wykonany przed chwilą rysunek i dumnie zaprezentowała rodzicom. Śliczny skarbie, ocenił warier. Piękny, ale zbieraj się już do szkoły, panienko, powiedziała świadomie Anna. O, jęknęła dziewczynka. Paweł powiódł wzrokiem na kuchenny zegar zawieszony nad stołem. Wskazywał w pół do ósmej. Mama ma rację, już pora. Dobrze, tatusiu, odparła Lenka. Tu pod biegnącej po schodach córki wypełnił dom. Słuchaj, ja... odezwał się Paweł. Daj spokój, przerwała mu Anna. Nie powinnam tak na ciebie naskakiwać. Przepraszam. Nie masz za co. Masz absolutną rację. Jestem bez... Nim zdążył wypowiedzieć to, co miał na końcu języka, żona przyłożyła do jego ust palec, dając mu jasno do zrozumienia, że powiedział już wystarczająco dużo. Pocałowała męża, pieczętując niemy pakt o nieagresji. Wychodząc z domu, Paweł zobaczył kątem oka, siedzącego na rosnącym niedaleko ogrodzenia ich posesji drzewie, kruka. Zignorował ten fakt. W okolicy nie brakowało ptaków, ale podczas jazdy samochodem przeszedł go nieprzyjemny dreszcz. Przypomniał sobie rozmowę z gościem, który nawiedził go poprzedniego popołudnia. Mimo stabilnej sytuacji z żoną, strach nie odpuszczał. Towarzyszył warierowi cały czas. Poranek dał mężczyźnie jednak na tyle dużo siły, by podjąć wyzwanie i tym razem postarać się nie zawieść oczekiwań Anny. Spędzili poza domem prawie cały dzień, a przynajmniej tę część dnia, w której Lenka przebywała w szkole. Zakupy, jak i strzyżenie powiodło się zgodnie z planem Anny. Wrócili do domu, ale Paweł nie mógł wyzbyć się wrażenia, że widziany rano ptak towarzyszył im także przez ostatnie godziny. Zjedli kupiony na mieście obiad. Żona z córką, pochłonięte odrabianiem pracy domowej, zamknęły się w pokoju Lenki. Paweł siadł do komputera, zapisał i zamknął utworzony wczoraj plik, po czym otworzył książkę, nad którą pracował wcześniej. Dni mijały spokojnie, bez większych ekscesów. Samopoczucie wariera nie uległo zmianie, ale miał dość sił, by skutecznie się maskować. Udało mu się nawet napisać kilka rozdziałów nowej powieści. Przyszedł wieczór poprzedzający wyjazd Pawła. Idąca do kąpieli Lenka przybiegła do ojca i siadła mu na kolanach, ściskając w ręku kartkę papieru. Co tu masz, księżniczko? Spytał warier. To truskawkowy lew, odparła dumnie Lenka. Narysowałam go dla ciebie, żeby pomógł ci jutro w telewizji, dodała. A czemu jest sam? Paweł nawet nie wiedział, czemu zadał córce to pytanie. Zdziwił się tym faktem, ale jeszcze bardziej zdziwiła go odpowiedź dziewczynki. No bo ty jedziesz sam, to on pojedzie z tobą i już nie będziecie sami, odparła z uśmiechem Lenka. Dziękuję ci, kochanie. Jak wrócę, namalujemy mu towarzysza, okej? Dobrze, tatusiu, krzyknęła dziewczynka i uściskała Pawła z całych sił, po czym pobiegła do łazienki, zostawiając rysunek na nocnej szafce ojca. Jeszcze przed świtem noc rozerwał budzik w telefonie Pawła. Spał kiepsko, ale udało mu się złapać kilka dobrych godzin snu. Wstał i poszedł do łazienki. Gdy zamykał sypialnię, podmuch powietrza zrzucił leżący na szafce rysunek, który poszybował w pogoni za mężczyzną, lecz napotykając na zamknięte drzwi, opadł i zastygł na podłodze. Warier, starając się zachować maksymalną ciszę, wykąpał się, włożył nowe ubrania i wypił szybką kawę. Nim ktokolwiek wstał, mężczyzna wyszedł z domu.
Słońce jeszcze nie wstało, ale dziwaczny gość czekał już na wariera na tej samej gałęzi, na której siedział poprzednio. Gapił się wiercącym wzrokiem, dającym się dostrzec mimo braku dziennego światła. Dreszcze, które czuł mężczyzna, stały się intensywne, wręcz bolesne. Serce kołatało w piersi jak oszalałe. Paweł nie mógł wsunąć klucza do zamka, chciał zamknąć drzwi, zanim pojedzie. Mieszkali w spokojnym mieście, w spokojnej dzielnicy, ale i tak wolał nie zostawiać rodziny śpiącej w otwartym domu. — Czego ty chcesz? — powiedział w duchu Paweł. — Tylko tego, czego ty... — odezwał się kruk. Warier nie usłyszał jego słów uszami. Dotarły do niego tak samo jak poprzednio. Mówił w jego myślach. O dziwo, słowa złoto-bursztynowo-okiego ptaka złagodziły nieco dygotanie rąk i Paweł zamknął drzwi. Czego takiego niby chce? Spytał mężczyzna. Teraz? Odparł kruk. Teraz chcesz zrobić to, czego oczekuje od ciebie żona. Ale wiem też, że nie jest to twoje jedyne pragnienie. Jest to zaledwie zadanie, które postawiłeś sobie, żeby pozbyć się czegoś innego, żeby zagłuszyć prawdę, zasłużyć na wolność. Tak? A jaka jest według ciebie prawda? Dokładnie taka, jak według ciebie, Pawle. Kruk umilkł i nie wypowiedział już więcej ani słowa. Mężczyzna wsiadł do samochodu i udał się w kierunku dworca kolejowego, nie próbując nawet tłumaczyć sobie, co tak naprawdę dzieje się w jego głowie. Na parkingu stało wiele aut. Dużo ludzi jeździło do pracy w Warszawie koleją. Było to znacznie bardziej opłacalne niż dojazdy samochodem. Dotarł do stolicy bez kłopotu. Taksówka dowiozła go pod wskazany adres za niespełna 15 zł. Spotkanie z panią redaktor Lidią Eisfeld, jak i sam program, przebiegły zgodnie z planem, ale ciężar, z jakim grał w nim Paweł, zdawał się nie do udźwignięcia. Wytrzymał jednak i sprostał wyzwaniu. Anna oglądała transmisję na żywo i gdy tylko zakończyła się emisja, napisała Pawłowi gratulacyjną wiadomość. Wypadłeś doskonale! Jestem z ciebie dumna, misiaczku! Wracaj szybko! Presja, jaką czuł mężczyzna, zniknęła po przeczytaniu SMS-a od żony, ale ciężar i strach pozostał. Wróciwszy na stację, z której wyjechał wczesnym rankiem, czuł już tylko tę znajomą pustkę, która nadzwyczaj brutalnie domagała się ofiary. Zbyt długo tłamsiła ją myśl Pawła, myśl o konieczności wykonania zadania, o tym, by choć raz Anna mogła być z niego naprawdę dumna. Szedł do auta zostawionego na parkingu pod dworcem. Kruk, siedząc na pobliskiej latarni, przyglądał się idącemu do wozu Pawłowi. Warier wsiadł i odpalił silnik. Nie pojechał jednak do domu. Chciał przejechać się chwilę w samotności. Pociąg był zatłoczony. Brakowało mu w nim oddechu podczas podróży. Towarzyszący mu ciężar zniknął. Pomyślał, że kiedyś lubił jeździć autem bez celu, zarówno sam, jak i z żoną i córką. Od dawna tego nie robili. Ta myśl przyszła niespodziewanie. Pierwsze pozytywne, dobre wspomnienie od tak dawna. Kolejne zaczęły napływać do głowy Pawła szerokim strumieniem. Nie mógł ani nie chciał przypomnieć sobie, kiedy ostatnio czuł taką błogość. Radość. Czyżby uwolnił się od tego przemożnego, nie pozwalającego żyć strachu. Nie czuł już drżenia. Zrozumiał, że to wszystko, co zabierało mu życie, odeszło. Ruszył przed siebie, kierując się na wylotówkę.
Jadąc poza miejską trasą, prowadzącą do sąsiedniej miejscowości, gnał, prowadzony lecącym przed nim wysoko na niebie krukiem. Ulga, której doświadczał, nie mogła równać się niczemu innemu. Wolność, jaką oferowała podróż z tym magicznym ptakiem, była zbyt kusząca, by jej sobie odmówić. Nie mógł tego zrobić. Nie teraz. Słońce świeciło nadzwyczajnym blaskiem, agresywnie przebijając się przez niewielkie chmurki. Mężczyzna czuł wreszcie na twarzy jego promienie. Tuliły go bezmiernym, kojącym ciepłem. Uchylił szybę, a jego nozdrza wypełnił zapach świata. Włosy przeczesało powietrze wpadające przez okno, a on chłonął tę chwilę, której wręcz łaknął, jak złowiona przez wędkarza ryba pragnie powrotu do wody. Chciał doznawać, smakować życia. Nareszcie był wolny. Anna i Lenka wróciły do domu. Obiad zjedzony w restauracji ogrzewał ich zmarznięte jesiennym chłodem ciała. Zdjęły przemoczone płaszcze, odwieszając je do wyschnięcia w kabinie prysznica. Lenka poszła do siebie na górę, Anna natomiast nalała wody do czajnika i przygotowała sobie kubek z herbatą do zaparzenia. Nim ciecz zawrzała, kobieta zdążyła zajrzeć do pokoju córki. Lenka siedziała na swoim białym łóżku, ubrana w ciemnogranatową sukienkę z długim rękawem. Patrzyła na ścianę przed sobą, gdzie na tablicy korkowej wisiał przyczepiony pineską z czerwoną główką obrazek truskawkowego lwa. Czarne rajstopy okrywały jej drobne nóżki, kontrastując boleśnie z bielą pościeli. Ten widok skojarzył się matce z bajką o brzydkim kaczątku. Lenka była śliczna i owe porównanie było kompletnie nietrafione, ale przyszło automatycznie, może dlatego, że jeszcze nigdy nie widziała córki tak smutnej. Anna chciała się odezwać, lecz nie potrafiła wydobyć z siebie dźwięku. Do oczu napływały jej łzy. Gardło zacisnęło się niemal pozbawiając ją tchu, a serce łomotało niemalże wyrywając się z piersi. — Mamo! — powiedziała łamiącym się głosem Lenka. Nie patrzyła na matkę, ale wiedziała, że ta patrzy na nią. — Dlaczego tatuś nie wziął truskawkowego lwa? — Nie wiem, kochanie. Obiecał mi, że wróci i że narysujemy razem drugiego. Matka nie potrafiła odpowiedzieć. Nie tylko dlatego, że nie wiedziała co. Zalała się łzami i wybuchła niemal bezdźwięcznym, z całych sił, tłumionym płaczem. Myślisz, że powinnam sama narysować drugiego? Spytała dziewczynka. Cisza łamało jedynie szlochanie Anny. Dziewczynka spojrzała na matkę, ale jej wzrok nie chciał jej widzieć. Teraz pragnął zobaczyć kogoś innego. Kogoś, kogo już nigdy nie ujrzy. Nie chcę, żeby ten lew był sam. Namaluję mu towarzystwo, jak mówił tatuś, dodała. Lenka wstała i podeszła do biurka. Zapaliła lampkę i zaczęła pracę. Żadna z nich nie dostrzegła cichego obserwatora siedzącego na balustradzie balkonu tuż za oknem pokoju dziewczynki. Czarny ptak przyglądał się im z zainteresowaniem, przerzucając wzrok na zmianę z jednej na drugą. Anna nie wytrzymała. Zbiegła na dół i chwyciwszy z kanapy poduszkę, wyrzuciła w nią całe nagromadzone w sobie cierpienie. Minęło sporo czasu, nim doszła do akceptowalnego stanu. Musiała na nowo zagotować wodę, by zaparzyć herbatę. Tym razem zaczekała do wrzenia i przygotowała gorący napar do końca. Siadła z kubkiem na kanapie. Wziąwszy kilka łyków, sięgnęła po torebkę leżącą nieopodal. Wyjęła z niej pakunek, który dał jej policjant podczas wizyty na komendzie miejskiej. Prócz zniszczonego laptopa,
portfela, klucze rozbitego telefonu i kilku drobnych rzeczy. Znajdował się tam również wideorejestrator wydobyty z auta Pawła. Trzymała go w dłoniach, nie wiedząc co począć. Kamerka także była uszkodzona, ale wyciągnięta z niej karta pamięci okazała się cała. Poszła po swój komputer i wsunęła kartę do czytnika. Pamięć była sprawna. Nie znajdowało się tam zbyt wiele filmów. Paweł jeździł mało, odkąd stracił pracę, jednak ją interesowało i tak tylko jedno nagranie. Uruchomiła ostatnio zarejestrowany film. Paweł pędził drogą numer 615. Słońce ostro świeciło w oko kamery, utrudniając wyraźne rejestrowanie obrazu. Dziwny, przypominający ptaka cień, co i raz przemykał przez ekran, zaciemniając go na okamgnienie. Dźwięk był niewyraźny. Łomot wpadającego do wnętrza samochodu powietrza tłumił głos Pawła. Dane zapisane na ekranie mówiły, że prędkość auta rosła nieustannie i w momencie wypadku na liczniku było bez mała 160 km na godzinę. Anna musiała kilkukrotnie odtworzyć nagranie, by zrozumieć ostatnie słowa męża. Warier płakał w głos i powtarzał tylko jedno słowo. Dziękuję. Prowadzony przez niego wóz zderzył się czołowo z nadjeżdżającą sprzeciwka ciężarówką. Kierowca tira nie odniósł większych obrażeń, tylko dlatego, że siedział wysoko. Z auta Pawła zostało niestety niewiele. Anna cofała film raz za razem, aż w końcu pozwoliła nagraniu dobrnąć do końca. Tło wypełniały dziwaczne dźwięki i dobiegający z dala niezrozumiały, stłumiony głos kierowcy ciężarówki. Obraz migał i był pełen artefaktów graficznych, momentami niemal kompletnie nieczytelny. Tuż przed zatrzymaniem nagrywania, przed kamerą pojawił się niemożliwie czarny kruk i siadając na widocznym w kadrze fragmencie auta, spojrzał wprost w obiektyw swoimi złoto-bursztynowymi oczami. Rejestrator wysiadł, pozostawiając obraz gapiącego się w kamerę ptaka. Anna, wpatrzona w ostatnią klatkę nagrania, siedziała w bezruchu, aż z marazmu wyrwał ją wyraźny, choć niemrawy stukot. Kobieta początkowo go zignorowała, ale powodujący go nie zamierzał dać się zbyć. Anna wstała i szukając źródła dźwięku doszła do okna. Znała niespodziewanego gościa, który nawiedził ją tego wieczoru. Poznała go przed chwilą. Na parapecie od zewnętrznej strony siedział on. Czarniejszy niż ciemność kruk i przenikał spojrzeniem kobietę, poznając jej najskrytsze myśli.